Mamy tutaj okrąg w układzie współrzędnych i zaznaczone punkty związane z tym okręgiem. Ten brązowo-rudy punkt to środek okręgu, ten niebieski to punkt leżący na okręgu. Chciałbym, żebyście zatrzymali to wideo i sprawdzili, czy potraficie napisać równanie tego okręgu. OK, zróbmy to razem. Najpierw zajmijmy się środkiem tego okręgu. Środek okręgu ma współrzędne x 1 i y. -1 plus 1. Współrzędne środka okręgu -1 1. Zastanówmy się teraz, jaki jest promień tego okręgu. Promień to odległość pomiędzy środkiem okręgu i dowolnym punktem leżącym na okręgu. Czyli na przykład promień to ta odległość. Długość tej linii to promień okręgu. Jak ją obliczyć? Możemy narysować trójkąt prostokątny który pomoże nam obliczyć odległość tych punktów w układzie współrzędnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Żeby obliczyć długość tego odcinka, promienia, powinniśmy wyznaczyć różnicę współrzędnych jego końców w kierunku x. Jeżeli zaznaczymy sobie odległość pomiędzy końcami tego odcinka w kierunku x od x środka do x niebieskiego punktu, to jest różnica współrzędnych x, delta x. A to jest różnica współrzędnych y, delta y, różnica współrzędnych x do kwadratu dodać różnica współrzędnych y do kwadratu równa się promień do kwadratu na podstawie twierdzenia Pitagorasa, bo to jest trójkąt prostokątny, czyli możemy zapisać, że r kwadrat równa się różnica współrzędnych x kwadrat dodać różnica współrzędnych y do kwadratu. Ile wynosi różnica współrzędnych X. Jeżeli przenosimy się od środka okręgu do tego punktu, to współrzędna x zmienia się od minus 1 do plus 6. Różnica wynosi końcowe x odjąć początkowe x, czyli 6 odjąć minus 1. To się równa 7. Czyli nasza różnica współrzędnych x wynosi 7. Gdybyśmy uznali, że to jest punkt początkowy, a środek okręgu jest punktem końcowym, to byłoby minus 7. Ale nas interesuje wartość bezwzględna różnicy współrzędnych x. Tak naprawdę, to jeżeli mamy we wzorze kwadrat, to i tak wszystko, co podniesiemy do kwadratu, jest dodatnie, więc znak nie ma tu większego znaczenia. Czyli nasza zmiana x to plus 7, a zmiana współrzędnych y tych dwóch punktów zaczynamy w y równe 1 i przemieszczamy się do punktu o współrzędnej y równej minus 4, czyli to będzie Minus 4 minus 1, a to się równa minus 5. Czyli nasza zmiana y to minus 5. Możemy potraktować sobie tę odległość jako wartość bezwzględną różnicy współrzędnych y. Byłoby to wartość bezwzględna z minus 5. Ale jak podniesiemy do kwadratu, to i tak nie będzie to miało znaczenia, bo wynik zawsze będzie dodatni. To nam się uprości do 7 do kwadratu, czyli różnica współrzędnych x do kwadratu czyli 49. Różnica współrzędnych y do kwadratu minus 5 do kwadratu równa się 25 i otrzymujemy r do kwadratu równa się 49 dodać 25 74. Zapiszmy jeszcze sobie, że r równa się pierwiastek kwadratowy z 74. No i teraz możemy zapisać równanie tego okręgu. Okrąg to zbiór wszystkich punktów o współrzędnych x i y, które są o tyle odległe od tego środka, od tego punktu. Jakie to punkty? Jak zapisać tę odległość? Odległość każdego z tych punktów od środka to x odjąć współrzędną x środka minus 1 do kwadratu, dodać y odjąć współrzędną y środka, odjąć 1 do kwadratu, równa się r do kwadratu. Równa się długość promienia do kwadratu. Wiemy już, że r do kwadratu to 74. Jeżeli chcielibyśmy to jeszcze trochę uprościć, to tu mamy odejmowanie liczby ujemnej, da nam to znak plus, czyli uprości się do x plus 1 do kwadratu, dodać y minus 1 do kwadratu równa się 74. No i mamy odpowiedź. Tak wygląda równanie tego okręgu w postaci kanonicznej.